dobry, moi drodzy. Witajcie już w naszej polskiej rzeczywistości. Zaczynamy dzisiaj nowy daily vlog. Jest sobota. Podobno ostatni tak upalny dzień w roku. Ma być 27 stopni w Warszawie. Zobaczymy, jak to będzie. Ale pogoda jest przepiękna. A my właśnie gdzieś jedziemy. Gdzie? Dzień dobry. Witam. Co tak cicho? Stavo pensando. Co myślałeś? Nic. Non penso niente. Non penso niente. Tu non pensare, guida. Mówisz, żeby nie myślał za dużo, tylko jechał. Bo mamy za chwilę dojechać do Centrum Expo na Prądzyńskiego, ponieważ tam dzisiaj odbywają się targi EkoCuda, na które się właśnie wybieramy, czyli targi kosmetyków naturalnych. Jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko będzie zorganizowane, ponieważ słuchajcie, są to moje pierwsze targi w tym, można powiedzieć, okresie pandemii. Niby tam są jakieś wytyczne, jak to wszystko ma wyglądać, maseczki, cała reszta, no ale jestem bardzo ciekawa, zobaczymy. Zwłaszcza, że pod koniec miesiąca czekają mnie kolejne targi, a dokładnie targi Beauty Forum, czyli już targi dla profesjonalistów, więc mniej więcej będę wiedziała, czego się spodziewać. Poza tym chciałabym odwiedzić stoiska kilku marek kosmetycznych. Zobaczymy, jak mi się to uda, zobaczymy w ogóle, kto będzie. Nie śpi. Może na jakąś kawę podjedziemy wcześniej? Exacto, brawo. Kawę? No dobra, no to jedziemy, zabieramy Was ze sobą i oczywiście życzymy Wam pięknego dnia. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Kochani, zatrzymałam się przy stoisku Babo, bo jeśli śledzicie mój Instagram, to wiecie, że zaczęłam sobie testować kilka z tych produktów. I może mam tutaj do Pani takie pytanie, który z tych kosmetyków najlepiej się sprzedaje? Zdecydowanie delikatny żel do mycia twarzy. Jest to nasz hit, bestseller marki. Zapraszamy serdecznie, bo idzie jak świeże bułeczki, ale muszę powiedzieć, że właściwie na równi jest ten oto produkt, antystresowe serum do twarzy. I od niedawna zaczyna nam tutaj szaleć, że tak powiem. Jeszcze nie nazwałabym hitem, bo jest od niedawna w sprzedaży, ale... Krem pod oczy. Tak, krem pod oczy. No właśnie, tak myślałam, że to będzie krem pod oczy, bo powiem Wam, że ja już zaczęłam sobie testować właśnie krem pod oczy i ten oto olejek. I to, jak pachnie ten olejek, to jest po prostu cudo, ale na razie Wam nie zdradzę. Będziemy sobie rozmawiać o tych kosmetykach, jak już je sobie potestuję i pokażę Wam jeszcze, bo tutaj mamy bardzo fajną konsystencję właśnie tego kremu pod oczy. Ja bym powiedziała, że to jest takie gęste masełko, które podczas rozsmarowywania na skórze bardzo ładnie się tak roztapia. Coś wspaniałego. Ale to też są moje pierwsze odczucia, także za jakiś czas posłuchacie trochę więcej na temat tych kosmetyków. Czyli tak. Najlepiej sprzedający się produkt, delikatny żel do mycia twarzy. A może mi Pani jeszcze powiedzieć, co wyróżnia kosmetyki Babo na te wszystkich innych? Myślę, że to, że dobieramy pielęgnację nie ze względu na wiek, lecz potrzeby skóry. Tutaj tak. Mamy seriami, póki co dwie serie. Seria Your Time Keeper, czyli tak naprawdę nawilżanie i prewencja przeciwzmarszczkowa, czyli taka podstawa podstaw, która przyda się tak naprawdę każdej skórze. Natomiast tutaj mamy linię Relax and Shine, która dba o odżywienie, rozświetlenie, rozjaśnienie skóry. Także bardzo mocno bierzemy to pod uwagę. Lubimy synergię kosmetyków, synergię surowców. Czyli tutaj mamy beta-glukan z drożdży, betainy z buraka cukrowego. W tej linii to są takie dwa główne składniki. Czyli każdy kosmetyk ma również inne składniki aktywne, ale ten beta-glukan i ta betaina to są dwa główne składniki linii. Czyli nawilżanie, prewencja przeciwzmarszczkowa, beta-glukan z drożdży wspaniale wzmacnia odporność skóry. Jest cudownym surowcem dla wrażliwców. Nawet powiedziałabym tutaj dla atopowców, bardzo często mamy takie klientki. Linia Relax and Shine, która pachnie kakao, jest linią, która właśnie dba o takie rozświetlenie, odżywienie skóry. Mamy tutaj ekstrakt z kakaowca jako główny składnik oraz ekstrakt z wąkroty azjatyckiej. O, uwielbiam. Również bardzo dużo. Słuchajcie, to serum na przykład ma ekstrakt z ryżu, ekstrakt z pięciu alg, ekstrakt właśnie z wąkroty azjatyckiej, z kakaowca, z sosny, wspaniały.
wspaniale dba o wrażliwą skórę, ale cudownie również rozjaśnia przebarwienia, zwłaszcza plamy starcze. I daje natychmiastowe rozświetlenie skóry. Tutaj klientki się śmieją, że to jest kosmetyk dla niewyspanych mam, ponieważ po nałożeniu, ja nie mówię oczywiście o rozjaśnieniu, bo na to musimy zawsze dać czas kosmetykowi, ale po nałożeniu mamy taką pięknie rozświetloną skórę, także myślę, że to też jest takie wspaniałe serum na dzień, czy pod krem z SPF, czy jak nie używacie, to po prostu pod makijaż. Ono ma konsystencję, mogę jeszcze chwilę? No właśnie, tak. Konsystencję dopiero otworzyliśmy, więc przepraszam, że tutaj pompka musi się rozruszać. O, konsystencję takiego mleczka, więc bardzo wiele klientek używa tego kosmetyku zamiast kremu. On ma naprawdę takie mleczko właściwie, emulsyjne serum. Oczywiście nałożyłam dużo za dużo, tak. Ale jest bardzo przyjemne, szybko się rozsmarowuje, ten efekt glow na skórze daje, no naprawdę jesteśmy dumni z tego kosmetyku. Super. Bardzo, tak jak z innych. Czyli tylko pozostaje sprawdzać, testować i dobierać tak. Dla siebie. Zgadza się. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, a teraz zatrzymałam się przy stanowisku Sensu Mare. Zobaczcie, jakie tutaj są cuda. Ale może też podpytam, słuchajcie, o jakiś bestsellerowy produkt i wydaje mi się, że może to być maska, która z tego, co słyszałam, otrzymała też bardzo fajną nagrodę. Może mi Pan właśnie troszeczkę więcej opowiedzieć o tej masce, bo ja osobiście jej nie znam, ale wiem, że dużo ludzi jej zna i właśnie za co ta nagroda? Tak, historia w ogóle tego produktu jest taka, że powstała maska nocna, Algo Mask powstała na 3-lecie firmy. Jest to takie ukoronowanie innowacji marki Sensum Mare. Jest to taka silnie odżywcza, hidrostabilizująca, regeneracyjna maska nocna w kremie, która ma działać podczas snu, kiedy my śpimy, bo wtedy najlepiej skóra się regeneruje. W składzie mamy 20 aktywnych składników, bardzo wyszukanych, o silnych właściwościach ujędrniających, nawilżających, rewitalizujących. Mamy tak unikatowe surowce, jak na przykład hiperferment z aloesu, biofermenty z alg morskich, czy algę perłową. No i produkt, tak jak powiedziałaś, jesteśmy świeżym laureatem nagrody Vogue Polska. No to jeszcze raz gratuluję. Dziękujemy bardzo, w kategorii kosmetyki selektywne. Więc no, maska jest, to już jest trzecia nagroda dla tego produktu. O, tak, no trzecia to super. Nagroda w ciągu roku. A jak ją stosujemy? Tak jak krem na noc? Tak, możemy ją stosować zamiennie, czyli używać ją na przykład zamiast kremu. O. Doskonała jest na przykład w momencie, kiedy mamy ekstremalnie wysuszoną skórę, czy jesteśmy w jakimś zabiegu kosmetycznym, czy na przykład wracamy z wakacji i skóra jest przesuszona, potrzebuje dużego nawilżenia, odżywienia. Tak. Więc używamy ją 2-3 razy w tygodniu jako taką kurację. Ale jeżeli nasza skóra jest ekstremalnie czy podrażniona, wysuszona, to możemy ją nawet używać codziennie. Tak. Świetnie. Naprawdę dostosowujemy ją do potrzeb naszej skóry. To ja bym jeszcze poprosiła o prezentację konsystencji. Dobrze. Konsystencja samej maski jest dosyć bogata. Co to znaczy? Ona ma taką mocną konsystencję kremową, ale bardzo ładnie sunie po skórze. Teraz troszeczkę za dużo wziąłem, ale pokażę. O, troszkę to jest. O. I tak, zostawiamy ją normalnie jak krem. Ona nam się wchłania całkowicie do matu. Zostawia delikatną powłoczkę. Jeśli chodzi o... Ja poproszę jeszcze tak. O, dobra. Właśnie, zobaczymy jak na dłoni. Świetnie, dobra, mamy. I jeśli chodzi o samo wykończenie, to jest o tyle fajna, ponieważ zależało nam na tym, żeby maska nie tworzyła takiego mocno obciążającego filmu na skórze. Żebyśmy się nie przykleili do poduszki, tak? Brawo. Czyli żeby tak. Pięknie ona się wchłonęła, osadziła na skórze, ale jak wstaniemy rano, to ona będzie piękny, zrównany. I możemy ją stosować do każdego typu skóry. Tak, jak świetnie. Najbardziej tak. No dobra, kochani, to trzeba będzie testować i sprawdzać. Zobaczymy jak będzie. What's your weakness? What's your time?
targi już za nami, więc stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy w okolicy, to podjedziemy do Lolka coś zjeść. Prawda, kochanie? Lolek. Idziemy tak na grill. Na grilla. Ostatni grill na sezon. Nie, no gdzie tam. Settembre piękna pogoda. Tutto settembre. Mamy piękny wrzesień, więc słuchajcie, korzystamy. I na pewno to nie będzie ostatni grill. No i zaczynamy nasz obiadek od przepysznego tatara na przystawkę, a później zamówiliśmy sobie oczywiście co? Kiełbaskę i karkówkę. My już w domu. Pokażę wam teraz co przyniosłam z targów, bo na pewno będziecie pytać i już dostałam pytania również na Instagramie. Pierwszy produkt to będzie właśnie to serum Relax and Shine od marki Babo, czyli antystresowe serum do twarzy. Jestem bardzo ciekawa jak się spisze. No i mam tutaj produkty od marki Sensumare. Dwa produkty, których nie znam. Pierwszy to będzie właśnie ta delikatna emulsja do mycia twarzy. Podobno jest bardzo fajna, radzi sobie z makijażem i super sprawdza się w przypadku skór wrażliwych, a zwłaszcza wrażliwych oczu, więc z przyjemnością ją sobie przetestuję. No i oczywiście nie mogło być inaczej, chcę również przetestować tę maskę, słynną maskę na noc. Bardzo jestem ciekawa, jak zareaguje na nią moja skóra. Na pewno dam wam znać za jakiś czas, bo przyznam się wam, że chcę trochę wrócić do kosmetyków marki Sensumare. Pokazywałam również na Instagramie, że wróciłam do toniku, który uwielbiam, ubóstwiam i zresztą dostałam od was wiadomości, że wy też bardzo lubicie ten tonik, także maskę na pewno sobie przetestuję, przetestuję sobie właśnie tę emulsję, nowe serum z Babu i słuchajcie, tyle. Nic więcej tutaj nie mam. Ale mimo wszystko myślę, że są to bardzo fajne, treściwe perełki. A ja właśnie zabieram się za zrobienie czegoś słodkiego na niedzielę. Oczywiście w salonie zielony ekran. Tutaj widzicie ciasto francuskie, które zaraz będę wycinać, a dokładnie taką okrągłą formę. Mam też drugą część ciasta francuskiego, z którego również będę wycinać formę. A później będę dodawać, jak to się mówi, farsz. A dokładnie Nutelle i wiśnie. Zaraz wam wszystko pokażę. No i tak, moi drodzy, kolejny dzień dobiega końca. Jak widzicie, ja już bez makijażu, w piżamce. Czekam właśnie na kolację, którą przygotowuje Massimo, a później będę się tutaj wylegiwać w moim centrum dowodzenia wieczornego przed Netflixem. I tak w ogóle to muszę wam powiedzieć, że mam do nadrobienia Lucyfera, nowy sezon, Dom z papieru, nowy sezon. Co ja tam muszę jeszcze nadrobić? Parę filmów, które mam spisane na liście. Także jest tego trochę. Muszę sobie to tak, wiecie, rozłożyć na wieczory. Dajcie znać, czy już oglądaliście
i Lucyfera, i Dom z Papieru, ale nie zdradzajcie, co tam dokładnie się dzieje i tak dalej, bo słyszałam już różne opinie, więc wystarczy mi to. Dajcie tylko znać, czy widzieliście. No i tyle, słuchajcie, czas się pożegnać, ale na zakończenie chciałam wam powiedzieć, że wracają daily vlogi na mój kanał, to znaczy będzie ich zdecydowanie więcej niż było przez ostatnie 2 lata. Kto śledzi mnie tutaj na kanale, ten doskonale wie, czym to było spowodowane. A ponieważ osoba odpowiedzialna za całą tę sytuację siedzi w więzieniu, więc zrobiło się spokojniej i ja też mogę spokojniej prowadzić już teraz mój kanał, to myślę, że czas najwyższy, żeby właśnie wrócić do tych daily vlogów, które tak wiele z was, tak wiele osób bardzo, bardzo lubi tutaj na naszym kanale. A tak w ogóle to powiem wam jeszcze, że będzie trochę zmian, będzie trochę nowości na kanale i więcej wam nie zdradzę. Taki malutki, malutki sekrecik. Dowiecie się z czasem, dowiecie się pomału, pomału co i jak. I myślę, że czas najwyższy się już pożegnać. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko i dziękuję wam bardzo za waszą obecność, za to, że byliście i za wszystkie wasze komentarze. Pa, pa!